Szanowni Państwo, Pan Wojewoda od pierwszego dnia bycia wojewodą z otwartą dłonią przyjmował władzę Grudziądza i zajmował się i do tej pory zajmuje się szpitalem. Podejście władz Grudziądza bardzo niepokoi Pana Wojewodę, gdyż tak jak podkreślamy to wielokrotnie, zamiast skupić się na realnym i bardzo poważnym zagrożeniu w tej chwili, jeżeli chodzi o funkcjonowanie tego szpitala, którego płynność finansowa pogarsza się z dnia na dzień, władze Grudziądza łącznie z dyrekcją szpitala generują sztuczne problemy. W naszej ocenie próbując przerzucić odpowiedzialność za to, co przez wiele lat w tym szpitalu się działo. Pan Wojewoda nie neguje konieczności funkcjonowania tego szpitala, natomiast nie chcemy pozwolić na to, aby ta sytuacja finansowa, która w tej chwili już jest ponad pół miliona złotych, pogłębiała się jeszcze bardziej, bo za chwilę możemy się spotkać za pół roku, rok i okaże się, że to zadłużenie jest jeszcze większe. Także próbujemy na władzach Grudziądza wymusić działania, które prowadzą program restrukturyzacyjny, a nie wzajemne przerzucanie się opiniami prawnymi, czy też odpowiedzialnością politycznej. Proszę Państwa, zostało to sprowadzone w tej chwili do takiej, nie chciałam to nazwać wojny, ale bitwy pomiędzy prawnikami, no ale zgodzicie się chyba Państwo, że to nie uzdrowi sytuacji tego szpitala. Tutaj jest potrzebna bardzo duża reforma. Ja przypomnę Państwu, że przecież tutaj w latach poprzednich były prowadzone dwa programy restrukturyzacyjne, kiedy to zadłużenie było o połowę mniejsze, około 300 milionów. I one nie doprowadziły do żadnej poprawy funkcjonowania tego szpitala, a wręcz przeciwnie, sytuacja po latach stała się jeszcze gorsza. Także my bardzo próbujemy zmobilizować władze Grudziądza do tego, ażeby przyjrzały się rzeczywiście temu, co się tutaj w Grudziądzu, w tym szpitalu tak naprawdę dzieje, bo odnieśliśmy wrażenie i takie informacje do nas też spływały, że szpital jest pozostawiony poza jakąkolwiek kontrolą i nadzorem. Pan dyrektor Nowak, który w lutym, bodajże koniec lutego, został przez pana prezydenta odwołany, jak to słyszeliśmy pana prezydenta, z ust pana prezydenta, nie wypełniał należycie swoich obowiązków dyrektora. I w związku z tym pan prezydent podjął taką decyzję o odwołaniu. Po miesiącu słyszymy od pana prezydenta, że jest jednak jedyną i właściwą osobą na tym miejscu. Więc proszę Państwa, takie działania nie poprawiają sytuacji tego szpitala, tylko pogłębiają tą dramatyczną sytuację, która jest. Pani dyrektor, proszę powiedzieć. Słyszeliśmy, że pan Jączyński, który został tutaj ściągnięty jako fachowiec, miał być tą osobą, która przyjrzy się temu, co tutaj się działo przez lata. Zlecił audyt. Najprawdopodobniej tak jak sądzimy, bo oczywiście nie widzieliśmy tego audytu, nie wiemy, jakie były rozmowy między panem Jączyńskim, panem prezydentem. Być może, że doszło do sytuacji, że pan Jączyński ujawnił prawdziwy obraz tej pracy. Także, mówię, to są, szanowni Państwo, sprawy bardzo delikatne, bardzo niepokojące i my się niestety obawiamy, pan wojewoda się obawia, że jeżeli te działania naprawcze, restrukturyzacyjne nie zostaną podjęte w najbliższym czasie, naprawdę to są, w naszej ocenie to są już kwestie miesięcy, to ta placówka może po prostu nie mieć na bieżąco funkcjonowania.
Proszę Państwa, w tej chwili zostało sporządzone sprawozdanie finansowe za 2015 rok, które jest w trakcie badania biegłego rewidenta. To sprawozdanie ma zostać przedstawione Regionalnej Izbie Obrachunkowej i tak naprawdę w kwestiach tych finansowych właściwym organem, który będzie podejmował decyzję, jest Regionalna Izba Obrachunkowa. Wojewoda kujawsko-pomorski oczywiście rozważa taką możliwość wprowadzenia takiego zarządu, natomiast czekamy jeszcze na to, jaki program restrukturyzacyjny zostanie przedstawiony, jak wypadnie sprawozdanie finansowe za 2015 rok i wówczas będziemy podejmowali dalsze kroki. Państwo, no chociażby jutro jedziemy do Ministerstwa Zdrowia rozmawiać na temat tego szpitala. Wsparcie, tak jak mówię, pana wojewody cały czas jest. Natomiast kwestii poręczenia ewentualnego takiego kredytu, to tutaj no, musimy to też przeanalizować, czy w ogóle wojewoda jako organ nadzoru nad jednostką samorządu terytorialnego mógłby udzielić takiego poręczenia. Bo jakby no też rodzi się od razu pytanie, kto będzie w takim wypadku mógł skontrolować, czy to 250 milionów zostało prawidłowo wydatkowane. Także, a powiem Państwu tylko, że poręczyciel odpowiada w pełnym zakresie, tak jak biorący pożyczkę. To jest pytanie do ewentualnych instytucji, które mają takie pożyczki udzielić. To znaczy, no ja mówię, to nawet wyniknęło przed chwilą na tej sali, no jest troszeczkę takie rozbieżność, tak, w stanowisku pana prezydenta, bo z jednej strony kwestionują to, że są organem tworzącym, nie uznają się za właściciela tego szpitala, a z drugiej strony podejmują wszelkie czynności, łącznie z tym, kto ma być dyrektorem, kto za chwilę nie ma nim być, teraz znowu ma być dyrektorem, czyli no, podejmują czynności takie jak organ tworzący, tak? I dlatego no, dla nas to jest po prostu no, sytuacja no, zdumiewająca. Na bierność to my sobie tutaj w ogóle, Szanowni Państwo, nie możemy pozwolić, bo tak jak mówię, no, w naszej ocenie takie, jakie mamy tutaj sygnały z Regionalnej Izby Obrachunkowej, ta płynność w płatnościach tych zobowiązań bieżących no, może zostać w pewnym momencie zachwiana czy też zastopowana zupełnie. Także, a to tak jak mówię, będzie się wiązało z tym, że po prostu no, szpital zaprzestanie swojej działalności.